gdzie ja jestem i co ja tu robię. Znajdujemy się dzisiaj w Białymstoku i odwiedzimy sklep rmdbike.com, który jest niedaleko. Odbierzemy nowe części do roweru i lecimy. Ostatni raz na tym rowerku. W poprzednich vlogach pewnie oglądaliście ten kolor. Zobaczycie, co wymyśliłem. Będą nowe części. Jest już trochę późno, nie wiem, czy zdążę je testować. Ale o, znalazłem sklep. Tutaj, jest tu. Jest tu, nie byłem tu, jestem pierwszy raz. W sensie, w Białymstoku byłem, ale w tym sklepie nie byłem. RMD. Dzień dobry. Cześć, Andrzej. Kuba. Ja z tymi częściami. No. Tam skręcić. To teraz będziemy ten? Mącić? No, chciałem jeszcze trochę ponagrywać. No, ostatni raz w tych kolorach widzicie ten rower. Zaraz zobaczymy finalnie. I trochę pokręcimy się po sklepie. Nawet krosy są. Hulajnogi, wszystko. Od BMX-ów po krosy, elektryczne hulajnogi. Link do sklepu podam w opisie. Tam możecie zamawiać też online. Musicie sprawdzać dostępność rzeczy i można śmiało zamawiać. Części, nie części, wszystko. Nie wiedziałem, że jest takie urządzenie jak prasa do łożysk. A no jest. Kręcisz, samo wchodzi. To jest dobry patent. Bez bawienia się młotkiem. Jak całe życie się bawiłem. Skończyliśmy, rower wygląda tak o. Niebieski, czerwony motyw z chromem. Możecie napisać w komentarzu, czy git, czy nie git. Ocenić. Mi się podoba. Poszedłbym go stestować, ale jest już zimno i ciemno, więc zrobimy to jutro. Jest już kolejny dzień. 10 rano. Idziemy na testy. Tylko skatepark jest zamknięty tu w Białymstoku. Ale tu są jakieś chopeczki dirtowe, widzę. Taki dirt parczek. Tylko to jest otwarte w ogóle. Tu jakiś płot jest dookoła. Po co to komu? No być na otwartym terenie. Też podoba mi się bardzo. Zobaczymy, jak się będzie latać na tym. Ja także tego jestem bardzo ciekawy. A tu jakieś wieżyczki, trzy. Pięknie. Raczej dużych chopek nie będę dzisiaj latał, bo jeszcze nie czuję tego roweru. Zobaczymy w ogóle, jak rozpędu nabiera na tych oponkach. Są dużo większe. Jak to w ogóle... O kurde. O kurde. Nieupoważniony jestem zbroniony. Chyba jestem upoważniony, bo muszę stestować rower. Dobra. Ja się upoważniam. Było jakoś trudno przejść przez ten płot. Właściwie to płot. Spoko. Jestem w środku. Wieżyczka, chopeczki. Chopeczki ziemne. Ciekawie, ciekawie. A chyba te malutkie sobie polatam. Coś dla was ponagrywam. Testy nowego rowerku i będę leciał na Warszawę kręcić kolejnego vloga. O Boże. Nawet ochraniaczy nie zakładam, tylko kask, bo kask musi być. Dobra, zobaczymy, jak tu się lata. Bo jestem ciekawy strasznie. Lecimy najpierw stoliki dla cipek. Ale dosyć dużo przelotu mają. Tylko co widzę. Dobra.
na innym rowerze. Pierwszy raz. Koniec trasy. Spoko w sumie. Bardzo fajnie, sympatyczna. Może zaraz te gapiki polecę. Bo czemu nie? Fajne, bardzo fajne chopki. Idziemy na górę zobaczyć, jak to wygląda. To jest chyba treningówka. No, treningówka. Spoko. Fajnie, mega. Podoba mi się. O, to jest dosyć spore. Wow, nieźle. A tu jest od boku jeszcze takie. Tego nie widziałem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu można też tędy polecieć. Ale tu chyba się rozsypało. Bo coś było robione, widać, że stąd transferek tu taki mały. A nie wiem, czy dobrze widziałem, ale tu też taki jest jeden. O, tu też jest wybitka na transfer. Spoko. O, może co to teraz polecę. Wygląda całkiem spoko, tylko nie wiem, którędy na to jechać. Czy tędy z górki zjechać, czy jak? Chyba nie wykręcę. Chociaż mam teraz tak wielkie opony, że wszędzie przejadę. Damy radę. Ale to chyba nie tędy. Nie wykręcę tam. Nie wiem, jak na to się rozpędzają, ale ja chyba nie ogarniam tego. Dobra, polatamy jeszcze coś. Wiecie co? Postanowiłem, że nie będę dzisiaj latał tych gapów, bo nie czuję się jakoś pewnie jeszcze na tym rowerze. Muszę się trochę do niego wczuć. Polatam jeszcze i będzie można wtedy latać. A dzisiaj też na siłach się nie czuję. Z rana ciężko trochę. Polatamy tą linię małą. I zaraz spróbuję się tam rozpędzić, tylko nie wiem, którędy. Muszę to rozkminić. Kurde. Pik, ta pik. Dobra, rozkminiamy tą wybitkę, bo wygląda fajnie. Taki a la spine. Jak się tu rozpędzić, kurde? A i tu była ta druga. Co to? Ciągnęło mi coś. Zobaczcie, że nie robię dzisiaj triczków, ale dzisiaj taki dzień na chillu. W następnym vlogu za to się wykaże. Dzisiaj testuję dopiero rowerek, więc na spokojnie wyczuć trzeba. Powolutku, a później już na pełnej będziemy latać. Jeszcze nie robiłem na nim bar spinka. Właśnie, bar spin. Dzień bez bar spinka to dzień stracony. O, tu jest pantrak nawet. Sztos. Tu chyba jest taki Resic Water. Tylko na lewą stronę, to nie dla mnie. Pedały bardzo mocno trzymają. Muszę się przyzwyczaić do tego. Bo jest inaczej. Zupełnie. Co tu się dzieje? To jest właśnie suszarnia. Muszą wyschnąć, bo wczoraj jeździłem i nie zdążyłem wyciągnąć z plecaka. I się kisiły. Całą noc w aucie w plecaku. Spoko. Kiszone ochraniacze najlepsze. To się chyba da w dwie strony w ogóle lecieć. Te stoliki. Dobra, muszę tego bar spinka zrobić, chociaż bar spinek to bar spinek. Bar spinek musi być. Polecę na gapie bar spinka.
O, nie ruszył. Boże, za wolno jechałem. Ledwie doleciałem w ogóle. Jeszcze raz. Kurde, pedały mi się wbijają tak w buty. O. Ciężko się kręci. Zupełnie inaczej. Ale może być fajnie przy dwóch. Bo ona jest cięższa, jak już raz zakręcisz mocno, to później tylko sobie prowadzisz. Czyli jest kwestia szarpnięcia. Jestem ciekawy, jak się będzie latać po parku. Dobra, nie ma co tu dużo gadać. Kończymy tego vlogasa. Łapki w górę oczywiście. Subiki niech lecą. I do zabaw w następnym. Elo. Ej, nie muszę wam coś jeszcze pokazać. Wychodząc stąd, zauważyłem, że tu jest taka wielka dziura, przez którą można po prostu przejść. A się czołgam jak debil. Ja pierdzielę. Elo.